Cześć! Moi drodzy, dzisiaj jest bardzo fajny odcinek, to jest mój ulubiony typ odcinków, ponieważ dzisiaj pokażę Wam nowe rośliny, które do mnie przyszły. No i tak, byłoby najlepiej dla Was, bo wiem, że lubicie to oglądać, jakbym zrobiła unboxing taki, wiecie, zamknięty karton, ja go rozcinam, rozpłatam i tak dalej, ale niestety tak nie będzie, bo ponieważ miałam dwie paczki i byłam przekonana, że one przyjdą w następujące po sobie dniach. Więc gdy przyszła ta pierwsza, to ja ją tylko delikatnie otworzyłam, zobaczyłam, czy wszystko jest w porządku i pomyślałam sobie, że okej, w porządku, ty tutaj sobie zaczekasz, taka na wpół rozpakowana, aż przyjdzie ta druga paczka. I ta druga paczka rzeczywiście przyszła, ja o tym też nagrałam filmik taki szybki na Instagramie, tylko że ona nie przyszła następnego dnia, tylko przyszła wieczorem. To znaczy ona przyszła tego samego dnia, tylko ja dostałam powiadomienie dopiero wieczorem. I niestety ta paczka była w fatalnym stanie. Zaraz Wam wrzucę zdjęcie, jak ona została zmasakrowana. Więc musiałam ją od razu, tam była prawie 23, musiałam ją od razu otworzyć, żeby zobaczyć, czy te rośliny są całe. No i stwierdziłam, że skoro już mam dwie na wpół otwarte paczki, no to... No wiecie, nie będę robiła czegoś takiego, że je zakleję przed nagraniem i później wow, ale to się fajnie szybko otwiera, bo to by było głupie i w ogóle nie lubię czegoś takiego robić. Pierwszą rośliną, która do mnie dotarła, jest Syngonium Dark Knight. Syngonium Czepenze i ono jest, to jest sadzonka szczytowa. Tak zbliżę, później oczywiście zrobię przebitki. Trzylistna, tutaj idzie nowy liść. No, co Wam mogę powiedzieć? Jestem zachwycona, bardzo chodziło za mną to syngonium, nawet w odcinku o mojej kolekcji syngoniów mówiłam o tym, że to syngonium jest na mojej wishliście syngoniowej i słuchajcie, marzenia trzeba spełniać. No piękne korzenie w mchu, ukorzeniona sadzonka. Pięknie. Myślę, że to już są korzenie, które mogę włożyć bezpośrednio do hydroponiki, także później jeszcze ją trochę oczyszczę tutaj z tego mchu, chociaż nie ma aż tak dużo tego mchu, a na pewno wiecie, że mokry mech potrafi się w korzenie, szczególnie takie bardzo drobne, tak wpleść, tak wgryźć, że nie idzie tego po prostu wyciągnąć. Także cieszę się, że tutaj tego nie ma dużo. No te liście są tak piękne, one są bardziej filodendronowate niż syngoniowate i nie tylko mówię o wyglądzie tego, o samym kształcie tej blaszki liścia, ale w ogóle o nawet w dotyku. One są jakoś tak tempo atłasowe? Nie wiem. Ale jest piękne. No, jestem przezachwycona. Kolejna roślina to duże, nie takie duże jak na to, co ta roślina potrafi osiągnąć, ale większe niż mała sadzonka, Paraiso Verde, Philodendron Paraiso Verde. Najstarszy liść niestety tutaj ucierpiał, ale no to nic, zdarza się. Jest pięknie wybarwiony, w ogóle o takie wybarwienie na Paraiso nam wszystkim chyba chodzi. To jest też sadzonka szczytowa, czterolistna. Tutaj już widzę, że idzie nowy liść. Zobaczcie, no wszystkie te liście są, ja już wcześniej patrzyłam, dlatego teraz już tylko Wam pokazuję, a nie sama patrzę, ale jeszcze raz spojrzę. Wszystkie liście są pięknie wybarwione. No, ten nowy tutaj się uszkodził, no ale trudno. Wszystkie trzy rośliny kupiłam od dwóch osób z Facebooka na grupach sprzedażowych. I Czepenze i Paraiso Verde jest od tej samej osoby. Paczka była super spakowana. Ta dziewczyna jest polecana na Facebooku wśród osób, które kupują rośliny, także nie bałam się o to, że ta paczka jest źle spakowana i do tego jest rozerwana, tylko po prostu bałam się, że przez to, że ktoś tę paczkę tak potraktował, że coś tu się stanie tym roślinom, ale nie, one były dobrze spakowane, nie były naruszone, więc myślę, że on może się uszkodził przy rozwijaniu. No to nic, to są takie, wiecie, małe rzeczy, one mi nie spędzają snu z powiek. Moi drodzy, jak jest trochę inny światło albo trochę inny kadr, to ma to sens, ponieważ w trakcie odcinka rozładował mi się mikrofon i zanim go naładowałam, to trochę minęło. Dobrze, ja w ogóle nagrałam już cały odcinek i dopiero jak sprawdzałam plik, to się okazało, że w połowie wszystko się włączyło. No ale to jest, słuchajcie, niestety, bo to są jakieś tam technikalia. Wracamy do Paraiso Verde. Pamiętacie też pewnie z poprzedniego odcinka o nowych roślinach, że ja przecież mam jeszcze taką małą sadzonkę, którą też niedawno kupiłam.
Ona do mnie dotarła jako dwulistna roślina, teraz już tych liści jest 4, także ona prężnie działa i rośnie. Te liście jeszcze są małe, no jeszcze są miękkie, więc myślę, że one jeszcze trochę się powiększą, ale no na pewno nie do takich rozmiarów jak ten tutaj, bo no nie, aż tak nie urosną. No i teraz tak, mam dwa pomysły, co mogę zrobić z tą mniejszą sadzonką. Albo ją dosadzę do tej większej, do tej nowej i będę miała gęstszą roślinę, albo tę sadzonkę sprzedam. Jeszcze nie wiem, jeszcze się nad tym tak bardzo nie zastanawiałam. Jak zobaczyłam to duże paraiso, no to po prostu musiałam je wziąć. To było silniejsze ode mnie, a co będzie teraz, to jeszcze nie wiem. No i teraz przed nami roślina, która była uczestnikiem ostatniej ankiety na Instagramie. Dla tych, którzy mnie nie obserwują na Instagramie, to powiem pokrótce, że mój Seba zaproponował mi kupno prezentu roślinnego, które sobie wybiorę. No i postanowiłam, że zwrócę się do Was z prośbą o pomoc. W tej ankiecie wymieniłam 4 rośliny, które i tak były na mojej wishliście. No dobra, kupiłam tę, którą Wy wybraliście. Ale co ja mogę? Lud tak chciał. A jeszcze Wam powiem tak szybko, że ja wcześniej na tę roślinę w ogóle nie chorowałam. I tak jak z Jose Bueno miałam nagle takie wow, 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 ona jest niesamowita, ona jest piękna, okej, muszę ją mieć, czyli to tak działa. No i moi drodzy, ładnie ją obrócę do Was. Mam nadzieję, że tego nie widać w kadrze, bo jak widać teraz, jak ją obracam, to głupie jest. Tadam! Monstera Thai Constellation, przepiękna. Tutaj jest drugi liść. Tutaj jest ten największy liść. No i tutaj, moi drodzy, idzie ten srebrny kokon odwinę. Idzie nowy listek, który jest bardzo biały. Jest bardzo, bardzo biały. Ja sobie do niego nawet zajrzę. Boże, jaki jest piękny. Dobra, jest biało-miętowy. Nie będzie cały biały. Na szczęście. No co ja mogę powiedzieć? No marzyłam o tej roślinie i jest cudowna. Jest cudowna. To jakie ona ma korzenie, to jest kosmos. One są wielkie. Sprzedająca wcześniej wysłała mi zdjęcie tych korzeni. I ja jak je odpakuję z tego mchu, co zrobię już poza nagrywaniem, żeby to tak na spokojnie zrobić, żeby nic nie uszkodzić. Dzisiaj rozmawiałam z panią sprzedającą, która jakby potwierdziła moje słowa i mogę ją dzisiaj już włożyć do leczuzy. Zresztą te korzenie, które ona ma, no już po prostu czekają na to, żeby gdzieś zamieszkać. Jestem zachwycona. Fajne. W tej monsterze bardzo podoba mi się to, że ta wariegacja jest taka nierówna, jest taka ciapkowata, jak to, wiecie, rozgwieżdżone niebo. No i to, że ta wariegacja nie zanika i to mi się bardzo podoba. Nie, no jestem nią zachwycona. Jak będzie pierwszy liść z fenestracją, no to oszaleję chyba. Śmieszny piruk z tym mchem. Dobra, ja sobie z nią tak zostanę. Moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o nowe rośliny. Ostatnio mówiłam o tym, że zmniejszam ilość roślin, że przed wyjazdem staram się jakoś je czy połączyć w jedno, czy jakoś tam poddawać, posprzedawać te rośliny, a tutaj kupuję 3 nowe. Ale powiem Wam, że matematyka stoi po mojej stronie. Z 3 syngoniów zrobiłam 1, czyli mam 2 wolne miejsca. No i ostatnio z 2 filodendronów też zrobiłam 1, czyli kolejne wolne miejsce, czyli robią się 3 nowe miejsca. A tu są 3 nowe rośliny. Także może nie zmniejszam mojej kolekcji, ale na pewno jej nie zwiększam. Właśnie, bo wspomniałam o tym Instagramie. Jeżeli macie ochotę mnie tam odwiedzić, to serdecznie Was zapraszam. Konto nazywa się tak samo jak kanał na YouTubie, czyli Klaudia w liściach. Na dniach chciałabym opublikować jeszcze jedną ankietę, w której poproszę Was o pomoc, o Waszą opinię w związku z kupnem nowej rośliny. W tej ostatniej ankiecie dużo osób wzięło udział i to było takie, no, bardzo fajne, bo wiecie, tak jakbyśmy razem robili zakupy. No nie wiem, jakieś to było takie przyjemne. Co prawda nowej rośliny już nie kupię przed urlopem, ponieważ bałabym się kupić roślinę i zostawić ją na prawie 2 tygodnie bez mojej opieki, bez mojego oka. Ale jak tylko wrócę z urlopu, a może na urlopie wyhaczę jakiś fajny post sprzedażowy, to jakąś nową roślinę sobie sprawię, no bo wiecie, będzie już wtedy jesień, koniec września,
szaro, smutno, no trzeba się pocieszyć. Co jak nie rośliny? No. Życzę Wam dobrego dnia, dobrego wieczora, a ja zabieram się za robotę, bo cały czas coś robię, a tak naprawdę robota ani za mną, ani przede mną, także przedurlopowe ogarnianie trwa. Też mi się wydaje, że ja po prostu sobie tak, wiecie, wmówiłam, że muszę to ogarnąć, że muszę wszystko ogarnąć, że no, trochę mi to tak cały czas siedzi w głowie, nawet nie trochę, tylko po prostu cały czas mi to siedzi w głowie, ale no, jak ma się tyle roślin, o które się dba i tyle się włożyło pracy w ich pielęgnację, no to szkoda by było, żeby 2 tygodnie to wszystko zepsuły. Tutaj oczywiście będzie ktoś, kto będzie się tymi roślinami zajmował, doglądał, no ale no też to będzie kilka razy podczas tego wyjazdu, a nie także codziennie, więc no to będzie inna pielęgnacja, prawda? Chociaż bardzo profesjonalna. Dobrze, kończę już. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze. To jest fantastyczne uczucie wiedzieć, że chyba to, co robię, komuś się podoba, kogoś to cieszy. Fajne to jest. Więc wiedzcie, że sprawiacie mi uśmiech na twarzy. Mam nadzieję, że to działa w 2 strony. No, miłego dnia. Pa!